Witam serdecznie. Dzisiaj robię danie obiadowe, rolatki wołowe po staropolsku. Trochę czasu potrzebujemy na przygotowanie tego dania, ale właściwie na przygotowanie niewiele, a większość będzie to danie w piekarniku, więc my mamy czas na coś innego, jak zwykle. Dzisiaj to będzie danie obiadowe, rolatki z mięsa wołowego. Napiszcie mi, czy lubicie wołowinę, czy jakie dania robicie z mięsa wołowego, może coś podpowiecie mi, napiszcie w komentarzach, dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. No i subskrybujcie oczywiście, będziecie na bieżąco. Główny składnik wołowina. Robię dzisiaj 4 rolatki, mam takie 4 płaty. Jajko na twardo, połóweczki, ogóreczki kiszone, takie malutkie, wędzonka, trochę boczku, trochę dam kabanosa. No z przypraw to musztarda, sól, pieprz. Widzicie jeszcze cebulkę posiekaną, tą podsmażę na oleju. Przygotowałam olej, 3 cebulki posiekałam tak dość grubo i teraz podłączę piekarnik, palnik, zagrzejemy olej i zrumienię teraz tą cebulkę. Wrzucam cebulkę i zostawiam na małym ogniu, ona się tu będzie chwilkę dusić, rumienić. Widzicie, mięso wołowe z udźca albo z łopatki, ja mam akurat z udźca, rozbiłam cieniutko, jak na największe płaty. Teraz troszkę posolę. Jedna, druga strona. Po pierwsze. Tak. Cebulka tam pierczy, się rumieni. Teraz dajemy łyżeczkę musztardy, cienko rozsmarowujemy na całym płacie mięsa. I będziemy zwijać rolatkę, później je każdą zwiążemy nitką. Daję połóweczkę jajka. Czekajcie, muszę sobie tak zacząć. Tak, tu damy jedną wędzonkę, jeden kabanosik, 2 ogóreczki. No, też sobie tu damy. Tak. I teraz, oj, źle sobie to ułożyłam, odwrotnie powinnam sobie to, tak, żebym sobie mogła zwinąć, ale nie szkodzi. Widzicie, jak to czasem też wyjdzie w kuchni, że to nie tak ma być. Dobra, i zwijamy. Tak, ekstra, jest jedna, teraz nitką zwiążemy, żeby nam się nie rozleciało. Cebulkę zrumieniłam, troszkę dolałam wody i teraz przekładam to do naczynia żaroodpornego. Wkładam w nim rolatki. Przykrywamy. Piekarnik nagrzewa 190 stopni. Myślę, że gdzieś koło 80 minut. Musimy sprawdzać, czy są miękkie. Rolatki gotowe, ślicznie wyglądają. Kolory ładnie. Ja podaję dzisiaj z ryżem i można tą cebulkę, na którą kładłam, pamiętacie? Można to zmiksować, zrobić sosik, zagęścić. Ja myślę, że nie wiem, czy podam z tym sosem, ale wszystko można jeszcze zrobić i fajnie wygląda, bardzo zdrowe, wołowe, chude, niskokaloryczne. Także jemy, ja jem samo, a można podać jeszcze pewnie z innymi dodatkami i na pewno napiszecie mi, jakie mogą być inne dodatki. Zdjęcie tego dania znajdziecie na Facebooku Kuchnia Renaty, jest tam też mnóstwo innych ciekawych zdjęć. Lajkujcie, piszcie, pozdrawiam Was gorąco.